Witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców Chotyłowa i gości, bo wiem, że dzisiaj goście są i z Gdańska, i z Warszawy, i z sąsiednich miejscowości. Wszystkich bardzo serdecznie witam na naszej potańcówce na chotyłowską nutę. Witam wszystkie dzieci. Mam szczególną przyjemność powitać naszych samorządowców w osobach pana burmistrza, pana Kamila Kurzygórskiego, zastępcę burmistrza, pana Bogusława Gorzelewskiego. Witam Piotra Królewskiego, przewodniczący Rady Miejskiej miasta i gminy Piszczak. Witam bardzo serdecznie panią dyrektor Karolinę Brodzik, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. W tym momencie korzystamy z miejsca, pięknego miejsca, to jest Barwinek, to jest miejsce edukacji takiej leśnej. Korzystamy bardzo często z tego miejsca, no może ostatnie 3 lata nie, właściwie to okres epidemii tego COVID-a to nas troszkę przytrzymał, ale robiliśmy przy straży, a teraz wróciliśmy do tego urokliwego miejsca. No właśnie, co robicie? Czy to jest forma takiego sukcesywnego spotykania się, impreza już z tradycjami, która polega na tym właśnie, żeby się poznać, zintegrować? Spotykamy się tu po to, między innymi, żeby wyciągnąć rodziców, dzieci, młodzież z domu, żeby wyciągnąć, żeby zostawili komórki, żeby wyszli. I to jest to. Kogo na tej imprezie dzisiaj witaliśmy? To jest witaliśmy samorządowców naszych, witaliśmy pana burmistrza, już nie będę mówiła z imienia i nazwiska, pana zastępcę, przewodniczącego Rady Miejskiej. Witaliśmy przewodniczącego radnego powiatowego, witaliśmy dyrektor z naszego Gminnego Ośrodka Kultury, panią dyrektor, prezesa OSP. Witaliśmy, dziękowaliśmy tym, którzy się przyczynili, że to powstało. Podoba mi się ten wasz najmłodszy, jeden z najmłodszych mieszkańców. Właśnie. Już w momencie myśli ekonomicznie. Tak, myślę ekonomicznie i 2 dni temu go dojrzałam na naszym osiedlu, więc ludzie z tym pomysłem byli szokowani tak jak ja. Podchodzili, czy chciał się ktoś napić, czy nie chciał, ale wypił. Ja też wypiłam i nawet dzisiaj dostał dyplom jako najmłodszy przedsiębiorca wśród mieszkańców Chotyłowa. Biznes to sprzedaż lemoniady. Tak jest. Panie burmistrzu, to jest rzeczywiście najmłodszy mieszkaniec, który myśli o przyszłości? Nie wiem, o czym myślę młodszy mieszkaniec. Na pewno jest to najmłodszy mieszkaniec, który dzisiaj coś sprzedaje fajnego i buduje jakiś taki biznes okołogminny. Dzisiaj w Chotyłowie wielka impreza. No właśnie, ja gratuluję w ogóle panu burmistrzowi mieszkańców, pani sołtys, to, że im się chce. Na pewno. Ja jestem tu dzisiaj jako gość, można powiedzieć, ponieważ całą imprezą zarządza pani sołtys i pani radna, jednocześnie pani Ewa Lipowiecka. Ja dzisiaj przyjechałem tutaj jako gość, można powiedzieć, otworzyć tą imprezę, z czego jestem bardzo dumny. Natomiast cała sława i chwała właśnie tutaj na ręce pani sołtys, pani Ewy Lipowieckiej. No to panie burmistrzu, dosłownie w 2-3 zdaniach. To, że mieszkańcy się integrują, chcą wyjść z domu, pobyć z sobą razem, ale to również pewnie się odbija i w tym, że mają swoje potrzeby, umią je wyargumentować, pomagają, mają fajne pomysły i to się pewnie odbija na wizerunku wsi. Na pewno tak. Jest sobota, jesteśmy po 15:00, większość ludzi dzisiaj kosi trawniki lub sprząta podwórka, wywozi śmieci i tak dalej. Prace porządkowe, ci przynajmniej, którzy pracują na etatach. Tu widzimy, że jest coś innego. Jest impreza, jest zabawa, jest impreza dla dzieci, jest impreza dla dorosłych, jest impreza dla wszystkich. Zaangażowani są wszyscy, bo to nie tylko pani sołtys, bo pani sołtys sama, czy pani radna, Ewa Lipowiecka sama, na pewno nie dałaby rady, ale ma wokół siebie ludzi, którzy robią to, pokazują, że są z nią, współpracują. Ja mam na myśli tutaj koło gospodyń z Chotyłowa. Ale tu wszyscy, są strażacy, jest OSP, tu jest cała społeczność Chotyłowa. No oczywiście nie cała w sensie liczebnym, ale na pewno mają swoich przedstawicieli tutaj i dlatego ta impreza, mam nadzieję i jak zresztą widać za moimi plecami, uda się dzisiaj. Panie burmistrzu, tą grupę już pan próbował, czy jeszcze tej grupy pan nie próbował? Jeszcze nie, zostawiłem, że tak powiem, swoją porcję na chwilę przed tym wywiadem.
dla mieszkańców, żeby się podzielili, natomiast tak, oczywiście chętnie spróbuję. Warto dodać, że, ten sprzęt i ta gruchówka także jest własnością mieszkańca Chotyłowa i to mieszkańc Chotyłowa tą gruchówkę dzisiaj przygotował. Dziękuję za rozmowę. Dzięki serdecznie. Dobry, Mariusz Maksymiuk, Radio Mikropia Podlaska. Cały czas, drodzy Państwo, jesteśmy w Barwinku Chotyłów, Zalutyń. No i bawią się mieszkańcy Chotyłowa i przyjezdni, i goście, i przyjaciele. I takim właśnie przyjezdnym gościem, przyjacielem jest Pani, z którą w tym momencie rozmawiam. Dzień dobry, z kim rozmawiam? Ja się nazywam Eugenia Delicka. I jest Pani skąd? Ja jestem Meldunek Nambiała Podlaska. Zamieszkała gmina Zalesie, czyli wieś Dereczanka. A przyjechałam tutaj, bo zaprosił mnie mój kolega z liceum, z gminy Rokitno. Który... Ma Pani kontakty? No mam kontakty. Dzisiaj odważyłam się wziąć mikrofon w dłoń, no i te swoje myśli przekazać. Co Panią spodobało? Proszę Pana, ja tu się znalazłam przypadkowo, bo byłam po prostu po telefonicznej rozmowie z moim sympatycznym kolegą, który tutaj jest obok. Tak, za chwilkę. I poprosił mnie, że on jedzie na przejażdżkę do znajomego, żebym tam i z powrotem. Żebym pojechała, bo tam w tym domu już jestem taka sama z różnych powodów. Ale przywiózł mnie tutaj i myślę, Boże, czuję się jak intrygantka. Po co ja tu przyjechałam? Do kogo? Po co? Tu taka impreza, a ja obca. Czułam I naprawdę się... czuję się obca? Już teraz nie. Już teraz nie. Ale pierwsze te lody to przełamała pani Sołtys. O, to trzeba jej powiedzieć dziękuję. Ja ją poznałam pierwszy raz. Pozdrawiamy panią Ewę. I ona powiedziała, proszę panią, tu wszyscy mają miejsce, tu wszyscy są mile widziani. I po prostu patrząc tutaj z punktu widzenia obserwatora i widza, wiesz, się cieszę, że ludzie mogą się tak integrować, tak się serdecznie bawić.